Oj, dobra, tak nie miałem, no pod korek zatankowane. W ogóle cześć, witajcie przy twoim boszu w kolejnym mini odcinku. A, chciałem troszkę powiedzieć właśnie na temat tankowania. Jak widać, pod koreczek. I dalej się zastanawiam, no zalałem w tej chwili za 8, tam 8 chyba i pół litra było, czy coś takiego. No to 4 deski w bądź razie. No i zastanawiam się, ile tak faktycznie do tego baku się mieści. No jeżeli w tej chwili zalałem za 40, zmieściło się 8. Miałem powiedzmy zalane ostatnio za 30, bo to za 30 mam jakieś 6 litrów. Czyli 10, 14. No chyba 16 litrów się w tym mieści, no to tak przeliczajmy, że powiedzmy miałem te 2 litry gdzieś wcześniej jeszcze. Dużo nie wyjeździłem, bo tam miałem zrobione jakieś 60 chyba kilometrów, czy 40. I ciekaw jestem, jak to faktycznie jest, kurde, ile to się mieści. No ale co by nie było, pod koreczek zalane. I to tak dosłownie, się mało co nie przelałem zasadniczo, bo tak sobie a zaleję za 30, tak zaleję za 30, a zaleję za 40, tak laję. Nagle pół przystawiło, patrzę, to w baku zaczęło już kipieć do góry. No i na 40, o, nie dbam się mi, na 40 ziko zostało, bo już więcej, no to do 50 bym nie zmieścił, także. Ale cóż, no taka ciekawostka w sumie, że do takiego Chińczyka w teorii 50, bo to jest oczywiście przerobione, ale w teorii, jeżeli mamy tu 50, to jeżeli my to zalejemy, to powiedzmy 16 czy na 14 litrów i ta 50 spali nam te 2,5 litry, to ja pierdziu, my jeździmy dożywotnio. No nie no, jakieś ile? 5000 kilometrów? To tak, tak easy, nie? Bym powiedział. Tak, jakieś ziomeczki. Też Chińczykiem. Dobra, nic, ja kończę. Takie króciutki bonusik. Chyba dorzucę po prostu ten filmik, rzucę najpierw ten niedzielny, bo to dalej mamy niedzielę i później dorzucę ten króciutki. No i co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnych filmach. Yo!